Witam serdecznie, jestem Ani i witam w kolejnej części gry Rake, więc zaczynamy. Okej, więc teraz nie. Zbieramy kamery. Chociaż one już są porozstawiane, ale dobra. Stadło się to nie. Okej. I teraz tak. Zmienię ustawienia. M to była mapa, dobrze mówię. Teraz zmienię ustawienie kamer. Mam jedną w zapasie. Gdyż już mniej więcej mam pogląd, jak się porusza ta cholerna kreatura. No schowaj na razie mapkę. Co jest? Nie ma Skype? Nie. A, dobra. Niestety tutaj nie żyje mój jeden prosiaczek. Podejrzewam, że ten kosmita go pewnie załatwił. Kolejny, który zaraz się wystraszy oczywiście. Aha. No to mam kolejnego prosiaczka. A, w porządku. Dobra. Więc znowu mapkę poproszę. Please. Ok. I teraz tak. Ja tu zdejmę jedną kamerę, bo wydaje mi się, że dwie tutaj nie są potrzebne. Cicho. Ja wiem, że napatrzyłeś się na tego trupa, ale spokojnie. Ty będziesz sprytniejszy i nie dasz się zabić. Mam nadzieję. Teraz, gdzie jest ta jedna kamera? Cicho! A, tu jest. Dobra, tylko teraz się zastanawiam, która będzie lepsza. Czy ta tam tutaj, wskazując tym rogiem tej mapy, czy tutaj ta. Ale chyba stąd zabiorę, bo mi się wydaje, że tam... tam nie jest... Znaczy, tutaj nie będzie chyba potrzebne. To znaczy... Co? Co to było? Co to znowu za zwierzę? Dobra. Z tej strony chyba będzie wystarczająca, bo wydaje mi się, że ten kosmita póki co w pierwszej nocy nie zapuszczał się aż tak daleko. Tutaj nie podchodził do mojego wozu. Jest 27 minut. Dobra, to teraz przenoszę się do tej hunting area. No bo ewidentnie w nocą ta gnida tutaj grasuje, więc tutaj trzeba poustawiać te kamerki. Ok, tu jedna jest. I teraz to kolejny prosiak. Tylko problem polega na tym, że nocą to wszystko inaczej wygląda. Ja teraz przyznam szczerze, nie wiem dokładnie, w którym miejscu wtedy siedziałam. Czy tutaj gdzieś? Dobra, powiedzmy, że tutaj. Wiadomo, jak to jest w nocy, wszystko wygląda tak samo, ale dobra, dajemy tutaj. A, no dobrze. Nie wiem, żeby wcześniej mnie nie załapało. Jest tam jeszcze jest jedno miejsce. Ja bym chyba poustawiała przy tych głównych drogach. Zaraz, jak wygląda nasza mapka? Stamtąd też będę musiała zabrać tą kamerę, tam przy tym przejściu. Bo w sumie ona nie jest za bardzo tam potrzebna. Cicho. A to co? Burza twarz. Co tu się dzieje do jasnej cholery? Ja chyba tego nie zrobiłam. To może ten kosmita zasrany. To sadysta. Dobra. Burza twarz. Co to ma jakieś ostrzeżenie dla mnie od tego kosmity, że następny będzie mój bohater, tak? W sumie to ja tam dalej się nie zapuściłam zaraz, a tutaj chyba gdzieś tutaj blisko powinna być kamera, którą ja założyłam. Teraz gdzie? No tutaj. No tu jest tych drzew. A tu jest, dobra. Dobra, zabieramy kamerkę. Dobra. W sumie tam dalej się nie zapuściłam, więc trzeba sprawdzić, co tam jest ciekawego. Czy tam dalej można pójść, czy już nie? Jeszcze jest sporo czasu, także... Więc warto tutaj obejrzeć tą okolicę, co tu właściwie się dzieje ciekawego. Już w tym życiu sporo obszar jest tutaj do obejścia.
Dobra, to chyba nic nie ma interesu. O! O! Zaraz, ale to można to do środka tutaj jakoś Holy shit! Co to za jakieś dziwne dźwięki? Ktoś tu przebywa? To ten kosmita. O, szlak! Okej, jestem na terytorium jakiegoś innego potwora, dobra, to ja stąd pójdę. Do widzenia. Oż ty w życiu. Do widzenia. Do tego się nie spodziewałam. Do widzenia. Czyli co tutaj, jakby są dwie przestrzenie dla dwóch różnych kreatur? No to pięknie. Ale mnie chycił, no. Ale tego wcześniej nie było, więc tutaj ewidentnie coś się pozmieniało. Dobra, ale nieważne. Tam sobie pomieszkuje jakaś kreatura. Niech sobie mieszka dalej. Tylko teraz nie zdążyłam zwrócić uwagi, czy to jest ten sam kosmita, czy jeszcze jakaś inna menda. Ale to chyba nie był ten kosmita. Kurde, nie zdążyłam się przyjrzeć, to by tak szybko nastąpiło. Może po prostu tam za dnia przebywa? Tylko mnie gnój jeden przetrącił trochę. Ale Bajzlu mi to trochę narobił. Z tymi świniakami. O kurde, nie strasz. Dobra. Mam jeszcze dwie do wykorzystania. Okej. Okay. To już wszystkie. Zaraz, wszystkie już zużyłam? Chwila. Cztery. Powinna mieć jeszcze jedną. Cicho. Aj, kurde, nie ten przycisk. Dobra. Okej. Okay. Na szczęście tu jest w tej grze tak, że nawet jeżeli nie zdążę sama dotrzeć do swojego kampusu przed upłynięciem czasu, to i tak mnie tam zrespawnuje. Tak w sumie mogłam, tak pomyślałam sobie, że mogłam strzelić do tej kreatury, która mnie tam zaatakowała, ale z drugiej strony nie na niego się nastawiałam. Że teraz zapuszczam, nie wiadomo gdzie, znowu mi coś lub ktoś. O! O! Kurde, dobra, 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 zaraz, które było? To. W razie czego. Ta muzyka oznacza. Że tu pewnie znowu też się pojawia jakaś kreatura. Słyszę kroki. Słyszę kroki, to bardzo wyraźnie. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby to zaglądać. Sytuacja może być tak jak wcześniej. Ale z drugiej strony, wchodząc do tego chatki, znalazłam kulę. Ja ile mam życia? Trudno, najwyżej skorzystam z jednej apteczki w razie czego. Zresztą chyba wydaje mi się, że będę musiała przed nocą skorzystać. Dobra, ryzykuję. Ale tu nic nie ma. Dobra, to wychodzimy. Dobra. No nic. Ile zostało? 9 minut. Dobra. To jeśli chodzi o kamerę, no to wszystko. Już chyba nic więcej tutaj nie zrobię. To trzeba tylko teraz wracać do kampusu. Teraz użyj, tak? Dobra. Pełny magazynek. Spojrzymy na monitoring. No to jest ten przy. Dobra. I czwarta. Dobra, w porządku. Dobra, to już nic więcej nie zrobię. Musi być tak, jak jest teraz. Prosiaka nie będę wypuszczać, bo i tak nie ma kamery. Zamykamy drzwi. Jeszcze nie wiem, zaraz, czy ja wszystko, już chyba wszystko pozbierałam. To są puste.
kartony na kamerę. Dobra. To jedziemy. Dobra. Strzelba w gotowości i spoglądamy najpierw na monitoring. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zakładam, że może być tak, że z... Co? Z kolejny prosiak mi zginął? Co tu się dzieje? Ale to brzmi jak kroki tego prosiaka. Co jest na jedynce? Dobrze, że ustawiam tutaj kamerę, żeby mieć widok na wyjście do swojego trójka. Dobra. Nie ma się co obijać. Bierzemy strzelbę i idziemy. Co? Maj. Ale to ten, który, którego miałam... O kurde. Teraz może zamknę drzwi. Kurde, niedobrze. Kolejny świniak martwy. Holy shit! To był orb? Czy któraś kamera to zarejestrowała w ogóle? Nie, ale to tylko mogę na bieżąco przecież, bo nie ma tutaj możliwości nagrywania. Ja cię sunę. To tu takie cyrki się będą działy? Pięknie, dobra. To chyba prosiak. O kurde! Co to było? Kurde. Paranoja mnie dotyka. Go, 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 go. O kurde. Oj, to jeleń. Boże, nie strasz. Mendo. O, jest. Tu się musimy zaszyć. Dobra. Ale jak zobaczyłam tego jelenia, to myślałam, że wykorkuje na zawał. Myślałam, że to kosmita. Bo ewidentnie w tej nocy coś się zmieniło i nie wiem, czy ten kosmita teraz nie zmienił swojego terytorium, czy ta menda, która mnie zaatakowała, to nie był on i teraz sobie postanowił grasować w innym miejscu. Prosiak, idź stąd. Bo będę musiała się stąd ruszyć, bo coś mi się zdaje, że tu się nic nie wydarzy. Chociaż z drugiej strony pytanie brzmi, co załatwia w tym miejscu te prosiaki, jeżeli tego kosmity tutaj nie ma. To może zrobię tak, że przejdę do tamtego punktu. Nie mam za bardzo wyjścia. Jeszcze zorientuję się, tu chyba się tu nic... Takie mam przeczucie, że tym razem będzie inaczej. Takie mam wrażenie. Co ty tak wolno biegasz, jak Boga kocham? O, 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 o! Chodź, 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 chodź! No dlaczego nie chcesz wejść? Jezus. Jezus Maria, no. No chyba nie mam wyjścia, muszę ruszyć dalej. W ten sposób chyba nic tu nie upoluje. Tylko nie wiem, co z tą muzyką chodzi, żeby tylko mi narobić mi strachu. Coś mi się zdaje, że muszę chyba iść do tej chatki. Tam, w której byłam. Czy on teraz tam przebywa. Coś mi się tak zdaje. Tylko nie wiem, czy ja teraz dobrze idę. To jest problem. Czy nie... Oj. Tam jest jakieś światło? Boż ty w życiu. A to jest to... A to przejście tutaj, tak? Ale dlaczego tak jasno tam jest? Holy shit. Holy shit. Bo to spadł? Oj, coś mi się zdaje, że... Ja nie pamiętam tego wcześniej. W
Woda? Jakim cudem? Nie, ja tam nie wejdę. Nie mam szans. Gdzie ja w ogóle jestem? Wcześniej mnie tu nie było. Tutaj mnie wywaliło. A kurde, to z lekka zabłądziłam. Dobra, w tą stronę muszę iść. Myślałam, że to jakiś świat do jakiegoś statku kosmicznego czy coś. To na pewno wyjdzie mi na zdrowie. Tak. Zdecydowanie wyjdzie mi to na zdrowie. Słyszę. Au, Jezus Maria. O Matko Boska. Co to za dźwięki? Nie chcę nic wiedzieć. Nie oglądam się absolutnie za siebie. Może się tam po prostu tylko coś zawala. I tyle. Tylko tutaj problem jest taki, że ja tutaj nie widziałam tych punktów widokowych. Będzie śmiesznie. O-o! Ja pierniczę! Ale coś zdaje mi się, że nie upoluje nic dzisiaj. W sumie żałuję, że wtedy nie strzeliłam do niego, bo możliwe, że jest tak, że ta menda może poluje za dnia. O! Jest! Tylko teraz... Co tu zrobić? Bo on, ten skurwiel, on się wyłonił... Tutaj, stąd. Tu. Ewidentnie to jego nora. Tu się wyłonił, wtedy stąd. Czyli skoro zaatakował mnie za dnia, to znaczy, że trzeba przyjąć, że on atakuje za dnia. Może śpi i właśnie chrapie. To jak śpi, to go nie będę budzić. Przyjdę jak człowiek kulturalny za dnia i za dnia go ustrzelę. Życie podróżnika i poszukiwacza przygód i zjawisk paranormalnych nie jest lekkie, no. Co znowu? Oj, cicho bądź, kurde, felek. Zerknijmy się na monitoring. Dobra. Tu raczej się nic nie dzieje. Tu chyba też nic. Mam tylko te prosiaki zakichane. To co to? Kurde, nie. Dziwne. O kurde, przez chwilę myślałam, że to jakiś... Dobra. I co, jeleń? Pokaż się, no. No ogólnie rzecz mówiąc, brzydki jesteś. Ale to jest tutaj niepokojące. O co z tym chodzi? To, a może nic... co jest tutaj? No tylko prosiaka mi wychwytuje, piątka. Ej, no i niestety. Mam za sobą... za sobą... mało udaną noc. Niestety. Ale... coś... czy mi się wydaje, czy... A, mamy pochmurne niebo. Wow, przynajmniej tutaj pogoda się zmienia i mam już dwa prosiaki. Na kiju i głowy w sensie. Co to jest dla mnie ostrzeżenie? Kurde, strasznie dużo trupów mi się tutaj mnoży. Tutaj nie ma za bardzo się gdzie chować, więc wydaje mi się, że... Holy shit. Łódka. O! Czy ja tu się, kurde, nie utopię? Dawaj. Yes! Nie wiem, dwa? O, ho, ho!
Love it, baby. Love it. Kurde, szkoda, że nie przeżyłam lepiej tego miejsca. Coraz ciekawiej się robi. Teraz z taką bronią to ja mogę się ustawić elegancko. Popatrzymy, co tu się dzieje. Jakieś bagna. Teraz, a co to? Też na jakąś łódkę wygląda, ale no nie, no przecież jak tam wlezę, to się utopię. No nie wierzę, że można tak po tym spacerować. Kurde, nie wygląda to stabilnie, ale nie wygląda, żeby tam coś było na tej łódce interesującego. Jeszcze raz. Chociaż coś jakby, ale nie wiem. Nie chcę, żeby. Nie, obawiam się, że mnie wciągnie. Dobra, nie będę ryzykować. Według mnie tu jakieś jeszcze małe budynki są, może jakieś chatki czy coś. Na czarno jest zaznaczone, tak jakby. O! Muszę być ostrożna, bo znowu coś na mnie się wychyli. No. No. Co ja wzięłam? Wnyki! Eleganciaro. Wnyki. Tylko. O nie, wnyki. No, no tak, wnyki postawię i się złapie mi prosiak albo ten biedny jeleń. No, to nie jest. To nie podoba mi się. Gdybym miała pewność, że w te wnyki wpadnie kosmita, a nie jeleń, to nie ma problemu. Kurde, czuję, że. Będzie tak, że wpadnie jakiś zwierzak, a nie ten cholerny maszkaron. No chyba nic nie ma. A jednak. O kurde, dobra. Chyba tylko po to, żeby się ukryć. Bo tu nic nie ma. Zastanawiam się, jakiś kubeł z wodą. Jak tutaj rozwiązać tą sytuację? W jaki sposób pozostawiać te wnyki? Yes. Tego się nie spodziewałam. To aż tak blisko już sukienkot podchodzi. To Menda. Pięknie. Wszędzie bechy. Dobra. Wielkie dzięki. Bo na razie tutaj się na tym zatrzymam, bo już i tak jest spory materiał, chociaż. Jest to pięknie. Może tu mu położę wnyki. Menda. Okej, okay, tutaj się zatrzymam. Mam nadzieję, że mi nie wyskoczy, że zdążę powiedzieć to, co chcę powiedzieć. To byłby koniec części drugiej, ponieważ sporo mi zajęło chodzenie i zwiedzanie tego miejsca, bo okazało się, że nie wszystkie kąty zwiedziłam. Także niestety nie udało mi się upolować Mendy, ale ona nadal się tu kręci i chętnie wpakuje, mam nadzieję, jakiś trochę ołowie w następnej części. Także w tej części to byłoby wszystko. Dziękuję za wszelkie zainteresowanie tym, co robię. Dziękuję za każdą subskrypcję, za każdą łapkę w górę. Dziękuję i do usłyszenia.